Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w kolejnej części ozdób wielkanocnych. Dziś zaprezentuję Wam jajko numer 11. Jajko jest wykonane metodą filet. Tym razem będziemy mieć wzór taki naprzemienny, gdzie mamy kratki puste, kratki pełne. Wzór, tak jak poprzednie, składa się także z 17 rzędów. Pierwsze 5 i ostatnie to są te same rzędy, które mieliśmy w poprzednich jajkach wykonane tą metodą. Zmienia się jedynie tutaj motyw główny. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania jajka użyję szydełka 1,5 oraz kordonka bawełnianego 30x6 firmy Polskie Nici. Kordonek dziś w kolorze białym. Zaczynamy od pętelki i 10 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Rządek pierwszy zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i następnie w kółeczku wykonujemy jeszcze 23 słupki. Rządek zamykamy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy wykonany rządek numer 1. Rządek drugi zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek w kolejne oczko. I oczko łańcuszka. Słupek w kolejne oczko i oczko łańcuszka. Tak jest, taki będzie motyw w tym rzędzie. W każde oczko robimy słupek, a pomiędzy oczko łańcuszka. Tak by na końcu mieć 24 słupki rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym, pierwszy słupek. I mamy rządek numer 2 gotowy. Rządek trzeci będzie identyczny tak jak drugi, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem. I oczko łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. Oczko łańcuszka. I tak powtarzamy do końca okrążenia. Nad każdym słupkiem wykonujemy słupek i oczko łańcuszka. Ostatnie oczko łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy wykonany rządek trzeci. Rządek czwarty zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka. Tu będziemy mieć same kratki
puste, czyli słupek nad słupkiem i dwa oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem i dwa oczka łańcuszka. I tak powtarzamy całe okrążenie. Ostatnie dwa oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy gotowy rządek czwarty. Rządek piąty będzie także taki sam jak rządek czwarty. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek i dwóch oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, dwa oczka łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem, dwa oczka łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem i dwa oczka łańcuszka. Tak powtarzamy całe okrążenie. To są same kratki puste. Ostatnie dwa oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy wykonany rządek numer 5. Jesteśmy po pierwszej części jajka, czyli po rozszerzaniu. Następne 7 rządków będzie to główny motyw, czyli będziemy wtedy naprzemiennie wykonywać, tak jak już tutaj pokazywałam w tym jajku, kratki pełne i puste. I tak mamy wtedy w ten sposób tutaj w motywie 7 rządków. Rządek 6 będą to same kratki pełne, czyli wykonujemy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. I żeby wykonać kratkę pełną, gdzie wcześniej była kratka pusta, to robimy 2 słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. To jest kratka pełna. Czyli 2 słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. 2 słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Tak powtarzamy całe okrążenie. Za każdym razem robimy 2 słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Mamy ostatnie 2 słupki nad łukiem. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. I tak mamy wykonany rządek 6, gdzie są same kratki pełne. Rządek 7 to z kolei będą same kratki puste. Czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad trzecim słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Słupek, trzecie oczko. I tak wyglądają kratki puste, gdzie wcześniej mieliśmy pełne. Za każdym razem wykonujemy 2 oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko. 2 oczka łańcuszka, słupek w trzecie oczko. I tak dalej do końca okrążenia. Dwa oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. I mamy jajko po 7 rzędach.
rządek ósmy to będą kratki pełne. Czyli trzy oczka łańcuszka na słupek, nad łukiem dwa słupki i słupek nad słupkiem. To jeszcze raz Wam przypomniałam, jak wygląda kratka pełna, czyli nad każdym łukiem wykonujemy po dwa słupki i słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. I powtarzamy tak do końca rzędu. Ostatnie dwa słupki nad łukiem. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Mamy gotowy rządek ósmy. Rządek dziewiąty to kratki puste. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek i dwóch oczek łańcuszka na łuk. Słupek, trzecie oczko. Tu mamy pierwszą kratkę, dwa oczka łańcuszka, słupek, trzecie oczko, druga kratka, dwa oczka łańcuszka, słupek, trzecie oczko, następna i tak powtarzamy całe okrążenie. Robimy dwa oczka łańcuszka i słupek, trzecie oczko. Dwa oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym tu w trzecie oczko, czyli w pierwszy słupek. Mamy wykonany rządek dziewiąty. Rządek dziesiąty to znów kratki pełne, czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek, dwa słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad łukiem, słupek nad słupkiem. I tak powtarzamy dookoła okrążenia. Dwa słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Ostatnie dwa słupki nad łukiem. I rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy gotowy rządek dziesiąty. Rządek jedenasty to kratki puste. Trzy oczka łańcuszka na słupek, dwa oczka łańcuszka na łuk. Słupek, trzecie oczko, dwa oczka łańcuszka, słupek, trzecie oczko, dwa oczka łańcuszka, słupek, trzecie oczko i powtarzamy tak dookoła rzędu. Mamy za każdym razem dwa oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko. Ostatnie dwa oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. I tak wygląda rządek jedenasty. Rządek dwunasty. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek i w tym rządku mamy także same kratki pełne, czyli dwa słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad łukiem, słupek nad słupkiem i powtarzamy tak do końca rzędu, wykonując dwa słupki nad łukiem i słupek nad słupkiem. Ostatnie dwa słupki nad łukiem. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy gotowy rządek dwunasty
i mamy zakończony już główny motyw. W kolejnych rządkach będziemy już zmniejszać nasze jajko. Rządek 13 to są same kratki puste, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk, słupek w trzecie oczko, 2 oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko. Powtarzamy całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko. 2 oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Mamy wykonany rządek 13. Rządek 14. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. W tym rzędzie wykonujemy nad każdym słupkiem słupek, a pomiędzy oczko łańcuszka. Powtarzamy motyw do końca rzędu. Ostatnie oczko łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. I rządek 14 mamy gotowy. Mieliśmy tutaj słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka. Rządek 15 będzie taki sam jak 14, czyli nad każdym słupkiem będziemy robić słupek, a pomiędzy oczko łańcuszka. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. I tak jak przed chwilą mówiłam, wykonujemy słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka nad każdym słupkiem z poprzedniego rzędu. Ostatnie oczko łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. I mamy wykonany rządek 15. Rządek 16. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i słupka w kolejnym słupku. Następnie każde 2 kolejne słupki będziemy łączyć górą. Wykonujemy 2 słupki połączone górą, gdzie pierwszy słupek wbijamy się nad pierwszym słupkiem i drugi słupek nad drugim słupkiem. I łączymy te 2 słupki górą. Tak jak wykonywaliśmy to tak samo w poprzednich jajkach wykonanych tą metodą. Zmniejszamy każde 2 kolejne słupki. Mamy tutaj już ostatnie 2 słupki połączone górą. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w górę tych pierwszych 2 słupków połączonych górą. Mamy wykonany rządek 16, gdzie zamykamy jajko. Rządek 17. Zaczniemy od oczka łańcuszka. Następnie nad każdą dwójką tych słupków połączonych górą robimy półsłupek. Czyli w każde kolejne oczko wykonujemy półsłupek. Tych półsłupków w tym okrążeniu będzie 12. I rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek. Zakończamy robótkę. Odcinamy nitkę i mamy gotowe jajko. Po nadmuchaniu na balonik wodny jajko prezentuje się tak. Tak jak mieliśmy tutaj, widzimy, mamy naprzemiennie kratki puste,
i pełne. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Martyna z Mabiką.